1 lutego wspominamy świętego Raimunda Sfitero, opata. Raimund Sierra urodził się w hiszpańskiej Aragonii na początku XII wieku. Był kanonikiem katedry w Tarazonie. Wstąpił do cysterskiego opactwa Scala Dei we Francji. Wysłany do Hiszpanii założył w Fitero opactwo, którego został pierwszym opatem. W 1158 roku wraz ze swym przyjacielem i doradcą, ojcem Diego Velasquezem, byłym rycerzem, powołał do życia zakon rycerski Calatravensów. Jego głównym zadaniem miała stać się obrona miasta i twierdzy Calatrava. Znajdujący się tam zamek został zdobyty w 1147 roku na Maurach przez króla Kastylii Alfonsa VII. Templariusze, stanowiący wcześniej załogę zamku w tym mieście, ze względu na szczupłość swoich sił, nie byli w stanie dłużej troszczyć się o powierzoną im twierdzę. Król Kastylii Sancho III za namową Velasqueza powierzył miasto i twierdzę cystersom w osobie Raimunda w wieczyste władanie pod warunkiem obrony ich przed wrogami wiary. Raimund rozkazał wówczas przenieść wiele dóbr z Fitero do Calatravy. Udało mu się uzyskać wsparcie finansowe od arcybiskupa Toledo, który dodatkowo obiecał wszystkim pomagającym odpust całkowity od wszelkich win. W krótkim czasie Raimund zebrał znaczny oddział, który stał się zaczątkiem nowego zakonu. Raimund zmarł w 1164 roku. Po jego śmierci duchowni pod przywództwem nowego opata Rudolfa opuścili Calatravę i powrócili do życia klasztornego w Cirvelos, a jedynie Velasquez z kilkoma mnichami pozostali, aby wspierać rycerzy. Nowy zakon nabrał wtedy wyraźnie militarnego charakteru, wzorując się na templariuszach i joannitach. W tym samym roku papież Aleksander III uznał zakon i nadał mu regułę cysterską z dodanym obowiązkiem walki z niewiernymi. Reguła została ostatecznie potwierdzona przez papieża Innocentego III i kapitułę generalną cystersów w 1199 roku. Zakon podlegał opactwu w Morimond. Cechą różniącą go od innych zakonów rycerskich było to, że nie wymagał od swoich członków potwierdzenia pochodzenia rycerskiego, a także, że jego członkowie byli prawdziwymi zakonnikami cysterskimi. W 1487 roku zakon został podporządkowany koronie hiszpańskiej na mocy bulli papieża Innocentego VIII. Z czasem zakon przekształcił się w stowarzyszenie ludzi, których król chciał uhonorować za zasługi dla monarchii. W 1540 roku papież Paweł II pozwolił żenić się członkom zakonu. W roku 1838 zakon Calatrava faktycznie przestał istnieć. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Raimundzie, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali Ojczyznę z niebios. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudi nos, Kyrie eleison.